Oj, przygodo. Czyli co? Jesteśmy w Austrii, w Karls, na parkingu. Parkingu, kampingu. Takim pięknym, w górach. Pogoda się robi. Ola? Ze śmieciami. Ze śmieciami. Jak jest? Super. Super. Miało być. Miało lać, a jest pięknie. No. A sobie myślę, że jeśli chcecie, to możecie iść na autostradą. To uzyskacie przewyższenie błyskawicznie i fajny. Ale nie, no tam chcą iść nad to jeziorko. Nad to jeziorko, no. Tam jest ładnie. No to mało przewyższenia, ale myślę, że dzisiaj nie ma co się przeforsowywać. No. Dobra. No i idziemy na spacerek. Idziemy na spacerek. I czekamy na resztę. I czekamy na resztę ekipy. Dobra. Reszta przygód w drodze. Aha. No i celem wyprawy co jest? Celem wyprawy jest zdobycie najwyższego szczytu Austrii. Który ma ile, pani kierownik? Nie ma. 3000. Kto pamięta? 3798. Czyli dach Austrii tak zwany. Tak. Dobra. Idziemy na taką wycieczkę, do góry przejść się, na takie jeziorko. Zobaczcie, jak super tu z dołu rzeka, wodospad. Świetnie to tu wygląda. Jak się wam podoba? Zobaczcie na widoki, a nie gadajcie na ten dziwny temat, co wszyscy gadają. O. Super, super. Wodospady, alpejskie krówki, milki. Idziemy taką ścieżką, ludzie spacerują. Piękne. Tylko tak straszy, jakby deszcz miał przyjść taki. Straszy, straszy. No, mam nadzieję, że to wytrzymie, że nas nie zmoczy, bo to zawsze nie fajnie, jak na kampingu później nam do namiotu doleje, mokro, dupa wtedy jest. Ale bądźmy optymistami, wierzymy, że nie lunie. Wiecie co? Aż muszę sfilmować ten domek, bo mi się tak podoba. Przepiękny, taki ten, z takich bali. Kwiatki, taki ten, jakieś rogi, jakieś bańki na mleko. No, no, zobaczcie, jakie te bale stare. No, jest cudny. O, jest wysokość? 1685. O. O. Nie wiem, co tu ma pisane. Piękne te chatki. Takie alpejskie, nie? No, no tak. Tak by wyszło, no, że w Alpach jesteśmy.
No tak, doszliśmy do jeziorka, do Dorset Sea to się nazywa. No i będziemy wracać. No, wygląda jakbyśmy byli w Tatrach na czarnym stawem gąsienicowym. Cały czas straszy, że będzie burza. I tak się wydaje. Ale miejmy nadzieję, że to straszy. Cały czas to powtarzam, ale na razie sucho.